Kiedy w sierpniu 1944 roku Warszawa podniosła się przeciw okupantowi, nie tylko mężczyźni chwycili za broń. Kobiety, młode i starsze, stanęły do walki, przekraczając granice tradycyjnych ról, jakie społeczeństwo dla nich przewidziało. Wśród gruzów i ruin Warszawy kobiety-sanitariuszki ratowały rannych, niezależnie od pory dnia czy nocy, z wielkim poświęceniem, ryzykując własnym życiem. Sanitariuszki ofiarnie niosły pomoc potrzebującym, mimo braku w wyposażeniu. W ogarniętym ciężkimi walkami mieście, gdzie każda ulica, każdy cień kryje potencjalne niebezpieczeństwo, kobiety-łączniczki przemierzają labirynt zniszczonych ulic, podziemi i ruin, niosąc ze sobą wiadomości, listy, mapy i raporty. Żeby przejść na drugą stronę, był wykopany taki tunel. Na tyle był duży, że mogły iść, minąć się dwie osoby lekko schylone. I myśmy szły dwie albo trzy tym wykopem, kiedy zaczęli bombardować. I na nas się osunęła ziemia. Także byłyśmy przysypane w środku. Pamiętam światło jakieś widziałam daleko i zaczęłyśmy odgarniając, ubijając tą ziemię, wydostawać się na drugą stronę. Niektóre kobiety, porzucając konwencjonalne role, wzięły udział w walce z bronią w ręku. Uzbrojone i gotowe do poświęcenia wszystkiego, stawały ramię w ramię z mężczyznami na froncie. Nie ma żadnej filozofii, po prostu się strzelało, miało się strzelać. Ja całe życie umiałam strzelać. Ja miałam bardzo dobrą koordynację wzroku. Tenisa mogłam dobrze grać, wie pani, wszystkie te rzeczy miałam dobrze skoordynowane. Gotowanie, szycie, opieka. Te działania, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trywialne, w rzeczywistości były niezwykle ważne. Każdy ściek wykonany przez ręce kobiety był łączeniem przeszłości z przyszłością. Linia po linii kobiety utrwalały przekonanie, że życie musi trwać nawet w obliczu niewyobrażalnej straty. Dzielenie się nawet najskromniejszym posiłkiem staje się manifestacją wspólnoty i solidarności. Potwierdzeniem, że pomimo otaczającego ich zniszczenia, wspólne posiłki mogą stać się ostojami człowieczeństwa. Dowiedziałam się, że w architekturze, w kuchni jest strasznie dużo pracy. No i tak się zaczęło. Był kocioł na 500 litrów, do którego trzeba było wchodzić, żeby go umyć, bo inaczej nie było wyjścia. Mieszanie zupy odbywało się wiosłem. Stało się na takim podniesieniu i mieszało się wiosłem. Łącznie w powstaniu uczestniczyło blisko 12 tysięcy kobiet, co stanowi około 20% wszystkich powstańców. Po zakończeniu walk około 2,5 tysiąca z nich trafiło do niewoli na równych prawach z mężczyznami, a w starciach powstańczych zginęło około 1200 kobiet. Za swoje poświęcenie i dzielność niektóre z żołnierek zostały uhonorowane najwyższym polskim odznaczeniem wojennym – orderem Virtuti Militari.